Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku z cyklu Liguś Smakuje. Gdzie obiektem dzisiejszej recenzji będzie, no muszę powiedzieć, bądź co bądź odważne, jak dla mnie, piwko. Albowiem, jest to, słuchajcie, koźlak wędzony z jałowcem. Butelka prezentuje się oczywiście w ten sposób, koźlak wędzony z jałowcem. No to muszę powiedzieć, że sama szata. Zdecydowanie przeciąga. Wybaczcie, jestem troszeczkę zakatarzony, więc mogę troszeczkę tutaj nosem pociągać. Mam nadzieję, że nie będzie wam to specjalnie przeszkadzało. No ale tak, słuchajcie. Ostatnio właśnie byłem na zakupach w Lidlu. Półka z kraftami, wiadomo, jakieś ipki, apki. Generalnie w puszkach sporo ostatnio takich właśnie piwek się w Lidlu pojawia, z czego oczywiście sam osobiście jestem bardzo zadowolony. Jest, jest w czym wybierać. No ale właśnie... To piwo swoją szatą właśnie przykuło moją uwagę. Było to w ogóle jedyne piwo, które tam jeszcze stało, w ogóle ta jedna, jedyna butelka. No i to, co przykuło moją uwagę, no to właśnie nie tylko sama etykieta, ale też barwa w ogóle. Nie wiem, z jakiegoś powodu lubię właśnie taki ciemny, niebieski kolor. Trochę podobny jak umieściany w pokoju, ale za mną oczywiście z Greenskin, żebyście nie musieli wi widzieć mojej rozwalonej wersalki. Mm. Dobrze, słuchajcie, więc yy, tak do rzeczy. Bojan koźle gwędzone z jałowcem. Rauch bok, tak? Dobrze to wymawiam. Tradycja i rzemiosło. E, Zabytkowa browar rzemieślniczy. 140 lat tradycji piwowarskiej. I czego mogę się tutaj jeszcze e, ciekawego dowiedzieć? Bojan, koźlak wędzony z jałowcem. Alkohol 6,5, ekstrakt 16%. To wersja naszego koźlaka to... Ta wersja naszego koźlaka to klasyczny Rauch bok. Tak? Rauch bok. Chyba, doby, chyba, chyba dobrze wymyślał, ale po, możecie mnie poprawić. Z dodatkiem gałązek oraz owoców, jałowca, które wprowadziły do bukietu zapachów sporo akcentów. Piwo pasteryzowane, niefiltrowane, może zawierać naturalny osad, drożdżowo-chmielowe składniki. Woda, słody jęczmienny, e, wędzony bukiem, monachijski jasny, wiedeński pilznański, karmelowy 50 EBC, słód przeniczny. Owoce i owca. Chmiele. Spalt, spad, Select, Chyal, er, er? Tradition. Tradition. Drożdże. Butelka bezwrotna. Czy jednak boję, ja, no, bo na niektórych butelkach jest bojana. Pamiętam, jak kupywałem, to, to było to przekreślone, więc w końcu nie wiedziałem, czy te butelki są zwrotne, czy nie. Tutaj jest butelka bezwrotna. E co muszę, słuchajcie, powiedzieć? Piłem chyba tylko jednego koźlaka w ogóle. Ale raczej to są takie mgliste wspomnienia z nim związane, także nie wiem kompletnie czego się po tym piwie spodziewać. Jeśli chodzi o ten jałowiec... Nieraz mówiłem... Znowu się powtórzę, ale nieraz mówiłem o tym, że słuchajcie, że nie za bardzo przepadam za piwami ci właśnie ciemnymi, jak portery, stałty i tak dalej. A ten kożlak chyba nie był taki zły jak piłem, z tego co pamiętam. Był taki dosyć spoko. E... Natomiast jeśli chodzi o jałowce, słuchajcie, to jedna z rzeczy, której też nie lubię, jeśli chodzi akurat o alkohole, to jest gin, e... Raz pamiętam na urodzinę. Bo był to wówczas jeden chyba alkohol, jakiego w ogóle w życiu nie piłem. E... Po 18 urodzinach. E... To właśnie był gin, No i chciałem po prostu spróbować, jak to smakuje, jednak... Nie za bardzo mi te właśnie, te jałowcowe, te spasowały, nie? Gin Lubelski mianowicie to było chyba. Dostałem go na któreś urodziny. Jednak nie za bardzo po prostu i taki jałowcowy pasmak mi spakował. No więc... Dla mnie jest to dosyć odważny wybór. No a o powodzie, dla którego zdecydowałem się wziąć to piwo, no... przykuwające uwagę po prostu szata. Stestujmy więc, e, jak to smakuje. Jeżeli jesteście ciekawi, ile dałem za to piwo, to już wam mówię. Robiłem zakupy ostatnio tutaj w Lidlu, niedaleko w bloku, koziołek wędzony, piwo, 6,99. Nie wiem, czy to duże, czy to mało, jak chcę, ale mogłoby być trochę taniej. Dla. Pewnie to będzie kolejna z tych recenzji, z której nie za bardzo dowiecie się, nic ciekawego na temat tego piwa. Nie wiem, czy w ogóle coś będę w stanie na temat jego powiedzieć. Albowiem na piwach nie znam się za bardzo. Także z moich recenzji dowiecie się przede wszystkim tego, czy dane piwo jest dobre, czy, czy jednak nie do końca. Barwa? Powiedziałbym. Taka soczkowata, taka pomarańczowa, mętna... Piana? No jak sami widzicie, no. Drobna pęcherzykowa. No możliwe, że ja tak po prostu piwo nalewam, żeby się za bardzo nie pieniło, No bo jak tak lejemy po prostu do kufla, no to jasne jest, że... Że się to kurde spieni, tak? Ja zawsze staram się to piwo nalewać, żeby jednak... To znaczy się... Jeśli o mnie chodzi, ja lubię piankę też w piwie, ale staram się po prostu nalewać, żeby więcej jednak było tego piwa, niż, niż piany, więc. ten. No a sami widzicie, jak to wygląda. No, no mówię, no barwa taka mętna, taka właśnie może trochę soczkowata, taka pomarańczowa. No ale dobrze, jak to daje, słuchajcie. O, wędzony. Zdecydowanie. Czuć, czuć tą wędzoność tutaj. A czy coś poza tym? Kurde, no ja mam... Troszeczkę jestem, słuchajcie, zakatarzony, więc tutaj mój nos nie wyłapie tych wszystkich tutaj takich nut, ale... No tak, no, no wędzoność, no po prostu jakbyście, nie wiem... Zjarali jakiś patyk na ognisku, to to właśnie tak daje. Ale mój nos nie jest tutaj w stanie niczego innego wyłapać. Jeśli chodzi o zapach, więc zobaczmy, jakie to jest w ogóle w smaku. Czy w ogóle to piwo mi spasuje, nie? Bo tak jak mówię, na no, te jałowcowe nuty. Spróbujemy, no, Wasze zdrowie. No przez pewien czas pozostaje taki posmak Wędzone, słodowe. Ale jakoś tego jełowca tam nie specjalnie czuję, szczerze powiem. Jakoś tak Podziewałem się, słuchajcie, czegoś gorszego. Bo no, tak jak mówię, ja za tymi takimi jałowcowymi, no nie lubię ginu po prostu. Tych jałowcowych takich, tych. Ale tutaj jakoś niespecjalnie właśnie to wyczuwam. Tutaj bardziej na pierwszym planie, właśnie ta, ta wędzoność tutaj. Także no taki. wędzony koźlak po prostu, no. Nie, nie, nie wiem, jaki, jaki był zamiar w przypadku tego piwa, ale. <ścoughs> Nic tutaj takiego szczególnego nie wyczuwam. Do bukietu zapachów sporo leśnych akcentów. Gołęzek oraz owoców jałowca, które wprowadziły do bukietu zapachów sporo leśnych smaków. No jest to zakatarzane, więc tego nie wyczułem, ale w smaku też jakoś. Nie wyczułem. No i taka goryczka, no. Taka spoko, spoko. No i słuchajcie, no i cóż ja bym mógł w tym piwie wam więcej powiedzieć. Eee... Szczerze, to naprawdę spodziewałem się czegoś gorszego. Znaczy się, nie wiem w ogóle... Eee... Jaki był zamiar, bo mówię, ja tego jałowca w ogóle tutaj kompletnie nie czuję. I spodziewałem się, że to właśnie będzie smakowało jak taki... Kurde, no po lakach to spodziewałbym się może nie zupełnie portera, nie żadnego stouta, czy jakiś tam czy takich czekoladowo-karmelowych nut czy coś, no ale właśnie, no, koźlaki to właśnie te, te, to są chyba takie właśnie wędzone piwa, jeżeli dobrze kojarzę, a piłem chyba tylko jednego koźlaka w życiu, więc, no, no mówię, nie za, nie za, bardzo jest mi to znane taki e, gatunek piwa, a z którym, no, nie obcuję z koźlakami zbyt często, częściej właśnie ipy, apy, jakieś tam, wiadomo, lagerki, pisy i tak dalej, pisnery. <laughs> no więc wędzoność, niemniej jednak, no, spodziewałem się, że to właśnie będzie taki, no, No takie wędzone piwko, ale właśnie że będzie to też dawało takimi faktycznie takim jołowcem, jakbym pił właśnie jakiś gin lubelski czy coś takiego. Ale tutaj po prostu tego nie wyczuwam. Więc no chyba to nie jest jednak zbyt dobrze jeżeli ten. No ale no mówię, no, na pierwszym planie aż wezmę jeszcze takiego jednego łyka. No ta wędzoność, no. No. Może gdzieś tam delikatnie czuć tego jałowca, ale jakoś tak nie zespecjalnie, nie wiem, jakoś tak. Bez przekonania. Bez przekonania. Jak zatem oceniłbym to piwo? Średnie. Średniach. Spodziewałem się czegoś gorszego, obawiałem się, że będzie to piwo dla mnie zbyt odważne, że jednak ten jałowiec tutaj taki. Że będą te jałowcowe nuty, że, no mówię, ja nie lubię ginu i tych, tych, takich jałowcowych posmaków, tych leśnych gałązek i tak dalej, i tak dalej. No tutaj właśnie tego nie czuć, nie? Ale to, no chyba nie taki był zamiar, nie? Nie wiem. Nie, nie wiem. Dla mnie, absolutny średniak. Nie wiem, czy zdecydowałby się wziąć to piwo drugi raz, ale... Jeżeli nie miałbym innego wyboru, to pewnie bym wziął, ale nie jest to takie, wiecie, piwo pierwszego wyboru, po prostu, nie? Także na, no tutaj na pewno jakieś już ipki, apki na pewno prędzej bym wziął niż, niż ten. <laughs> no ale mówię, no z, ko z koźlakami to też raczej nie, nie za bardzo jestem obeznany, nie? Czy coś takiego. Chyba, ty, no, przed tym koźlakiem piłem chyba tylko jednego koźlaka w życiu, także... Dobrze słuchajcie, no. tuż bez yy, zbędnego pitolenia. Chyba, że dowiemy się, słuchajcie, czegoś więcej jeszcze. Yy, w ogóle właśnie. Poczytajmy recenzję może <laughs> na portalu. Mm, Oceń piwo. Co na temat tego piwka sądzą ludzie? Wygląd zapach. Aha, to jest moja ocena. Yy... <laughs> Potencjał był spory, wyszło nieszczególnie. Piwo jest nadne, wszystko słodowe w aromacie naprawdę niewiele więcej się dzieje. Na szczęście słody trzymają dyscyplinę i nie ma żadnych obcych nalotów, czy wad. W smaku po ogrzaniu się piwa jest charakterystyczna owcowa nuta. Całość również mocno słodowa, ale i, wędzo i wędzonka ma tu swoje miejsce. Dosyć wysoko wysycone z wyczuwalną średnią goryczką. Mimo takich parametrów trochę wybrakuje ciała. Inaczej sobie to wyobrażałem, a co innego dostałem. Jak się do tego odnieść? No. Spodziewałem się, że tutaj jednak te jajowcowe nuty będą o wiele bardziej wyczuwalne, ale... No nie no, ja tutaj jakoś tak nieszczególnie to wyczuwam. Zapach delikatne wędzonki. Pijany, praktycznie brak. Kolor... Jak nie za mocnej herbaty, a smak dziwny. Trochę przypomina... Podpiwki, lekko... Chemiczne, goryczka... Szczątkowa... Dziwne piwo. Jako taka pijalna, alkohol dobrze ukryty, biorąc pod uwagę niezłą ocenę... Niezłą cenę, ocenię na 5,10. No no tak jak mówię, dla mnie słuchajcie, ten, to piwko, jakim jest Bojan, koźlak wędzony z jałowcem, średniak, średniak. Jak, jeżeli nie miałbym pić czego innego, to pewnie bym to piwo wziął, ale nie jest to takie piwko na pierwszego po prostu wyboru. Dobrze więc, yy. słuchajcie. Yy. Jeżeli oczywiście się te moje recenzje podobałem, to zachęcam was do pozostawienia łapki w górę, suba, dzwonka, aby otrzymy, abyście otrzymywali powiadomienia o moich kolejnych filmach. A te właśnie będą się pojawiać w piątek, jeżeli chodzi o tą konkretną serię, to seria Liguś Smakuje będzie pojawiła się w piątki o godzinie 18. .00. Będę regularnie te odcinki po prostu zarzucał na YouTube'a. Ostatnio właśnie jestem w trakcie porządkowania yy, moich archiwów z YouTube'a i tak dalej, tak dalej, więc... Mam sporo nagranych filmów, no i staram się to jakoś tam na bieżąco wrzucać, żeby po prostu, żebyście mieli co oglądać, a żeby jednak te filmy nie pojawiały się codziennie, monotonnie, wiecie, czegoś nie zdarzycie zobaczyć, a już nowy odcinek wychodzi, wiecie, wiecie o co chodzi. Dlatego też postanowiłem wprowadzić po prostu coś w rodzaju takiego harmonogramu, że w piątki będę zarzucał Liguś Smakuje, w soboty na przykład będzie to GTA, w niedzielę God of War i tak dalej, i tak dalej. No to tyle z takich informacji. Co ja mogę więcej gadać? Trzymajcie się. Na razie.